Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w kolejnym filmie o tym, co możemy sobie kupić w sklepie Premium Wargamingu. I tym razem zajmiemy się tierem 9. Wiem, że pytaliście niejednokrotnie już o tier 6, ale tam jest ten problem, że ja na szóstkach dużo nie gram, także ciężko by mi było tam coś sensownego podpowiedzieć. Myślę, że trochę sobie pogram na streamach tymi szóstkami, wtedy sobie coś tam nakręcimy. Także dzisiaj zajmiemy się tierem 9. I zaczniemy od amerykańskiego pancernika hybrydowego Kearsarge, teraz w wersji czarnej, czyli B. Czy okręt warto kupić? Absolutnie warto. Dlaczego? Powiem Wam tak. Samoloty są w stanie robić fajny damage co jakiś czas. Jak już niejednokrotnie Wam tłumaczyłem, koncept hybrydy w WoWie jest dla mnie poroniony, bo zostawiamy okręt tylko na autopilocie, ale jeżeli nauczymy się, kiedy możemy z tych samolotów skorzystać, to zrobimy z nich naprawdę fajny użytek. Bo to są samoloty z rakietami, także będzie można wsadzić 10 tysięcy z nalotu plus jakiś pożar. Dodatkowo mamy na tym okręcie bardzo celną artylerię główną, także to też jest bardzo ważny atut. Tyle, że trzymamy się na początku bitwy dosyć daleko od pola walki, żeby nie dać się specjalnie obić. No i widzicie, że wygląd tego okrętu jest dosyć charakterystyczny. Mamy ten pokład startowy na środku i to jest największy mankament okrętu. On jest opancerzony 19 mm blachą chyba, o ile dobrze pamiętam, i on się nie saturuje, czyli ciągle dostaje pełny damage. To jest największy minus, także walka na blisko to jest jedynie ostateczność, bo jak ktoś nas zacznie mielić po tym pokładzie, to będziemy bardzo mocno to odczuwać, także, ale ogólnie okręt naprawdę warty posiadania. I Wami. To jest taki okręt, który no, też raczej służy do grania na większych dystansach. Mamy tutaj przyzwoicie celną artylerię, do tego dochodzi nam jeszcze wyrzutnia torpedowa, nie pamiętam ile rur tutaj jest, może zerkniemy. Coś nam tu może będzie widać, szczegóły. Nie, nie ma tutaj nic konkretnego. Także tutaj mamy również wyrzutnie torpedowe o zasięgu torped 20 km, przy czym również i spocie 2,5 km to jest minus, ale zawsze coś tam może się uda tym dziabnąć. W ostateczności możemy ich użyć na blisko, ale to już raczej karkołomne zadanie. Widziałem i Wami robione pod sekundarkę, nie polecam, raczej trzymamy się z tyłu, używamy artylerii i liczymy na to, że na farcie jakieś torpedy wpadną. Nie jest to jakoś pozycja obowiązkowa, ale bardzo zawiedzeni po zakupie tego okrętu nie będziecie. Dalian. To jest taki gorszy Smoleńsk. Jeżeli ktoś ma Smoleńska, to absolutnie Daliana nie polecam. Jeżeli ktoś Smoleńska nie ma, to absolutnie Daliana nie polecam. To jest bardzo miękki okręt do trudnej gry. Zależny od drużyny, bo potrzebujemy spota. Damage też jakoś nie powala. Pancerz jest taki, że będziemy chłonąć damage od przeciwnika, także no ja bym tego okrętu nie kupił. Wystarczy rozejrzeć się w bitwach i zobaczyć, ile tego okrętu spotykamy grając randomy. Jeżeli coś jest dobre, to jest często widoczne, a tego okrętu, no ja nie pamiętam, żebym go spotkał więcej niż 3 razy może od kiedy się pojawił. Giuseppe Verdi to jest pancernik włoski, który może łączyć w sobie taktykę grania sekundarkowego z taktyką grania w dymie rozstawiony na pełnej prędkości. I to jest chyba jedyny atut. Ja tego okrętu nie mam, nie kupuję go i z tego co widzę w bitwach to też nie jest zbyt popularny. Nie ma tutaj chyba sapów, o ile pamiętam, ale nie będę się tu już zagłębiał za bardzo, także chyba są obeki i pepance. Chociaż zerknijmy jeszcze sobie dla pewności. A nie, dodatkowe uzbrojenie z pociskami przeciwpancerno-odłamkowymi, to się zgadza. Dobra żywotność to nie. Niska celność ostrzału. Także to są kolejne argumenty, dla którego tego okrętu kupować raczej nie warto, zwłaszcza za takie pieniądze. Tulza. Tulza jest dostępna za węgiel. Jeżeli już musicie sobie kupić takie coś, to weźcie sobie to za węgiel, ale to jest gorszy des. Także lepiej wziąć albo desa, by grindować sobie w drzewku, albo wziąć Salema i być dużo bardziej zadowolonym. To jest tier 9, więc warto mieć to też na uwadze. Ale mamy tutaj mniej artylerii, no i to już samo przez się. No tylko 4 rury używamy stojąc do przeciwnika dziobem. To jest bardzo mało jak na tier 9. Absolutnie nie polecam. Kearsarge'a omówiliśmy, Carnot. Okręt raczej niewiele wnoszący do bitwy, raczej służący właśnie do tego, żeby gdzieś tam z daleka na manewrowaniu prędkością sobie pływać i palić przeciwnika. Jeżeli taki gameplay Wam odpowiada, a nie chcecie wydawać pieniędzy, to polecam zdecydowanie albo kupić sobie super okręt francuski, jedno rozwiązanie, drugie rozwiązanie po prostu grać Henrykiem, a Carnota ja bym sobie szczerze darował, bo on, no,
ten gameplay nie wnosi jakoś nic do bitwy, także będziemy sobie tam statystą gdzieś tam pływającym z daleka, próbującym coś sobie postrzelać. Groningen. Groningen to jest Friesland, kopia, to samo. Okręt, który fajnie sobie strzela z dymu, fajnie podpala. Mamy hydro, mamy dobrą pelotkę, mamy dwie wieże, jedna na dziobie, druga na rufie. Całkiem przyjemnie się tym okrętem gra, jeżeli RNG sprzyja i te pożary nam losuje. Ja bym sobie ten, jeżeli nie macie oczywiście ani jednego, znaczy może nie tak. Jeżeli nie macie Frieslanda, a chcecie mieć, to Groningen będzie też dobrym wyborem. O, chyba, że można któryś z nich obecnie nabyć albo za free expa, albo za węgiel, bo nie pamiętam. To wtedy lepsza opcja będzie oczywiście darmowa. A tutaj za pieniążki, no, można ten okręt kupować, jeżeli nie chcecie zbierać innych zasobów. Marco Polo. Raczej standardowy pancernik na tierze 9, nie wyróżniający się jakoś szczególnie niczym konkretnym. Są osoby, które go chwalą za celność. Ja jakoś tam mam go w porcie, bardzo rzadko, jedynie na specjalne życzenie widzów na streamie go wyciągam. Nie pasjonuje mnie ten okręt w ogóle, także no takie flaki z olejem, nuda. Nie kupujcie tego. Z44 to jest niszczyciel, który jest gorszy od swojego drzewkowego odpowiednika i mam nadzieję, że to, co na jego temat już wam powiedziałem w tym jednym zdaniu, w zupełności wystarczy. Nie kupujcie tego okrętu. Pomern. Kiedyś bym się zastanawiał, obecnie to raczej nie jest dobry wybór. Jest miękki, ma mały kaliber i niecelną sekundarkę. Raczej to nie jest dobra opcja. Jeżeli chcecie grać pod sekundarkę, to wiadomo, jedyna słuszna decyzja to jest linia do Schlieffena. Jeżeli chcecie grać na tym tierze Niemcem, no to zdecydowanie bym polecał Agira. Pomerna omijamy tak samo. Agir to jest naprawdę przyzwoity, solidny krążownik, który jest w stanie i postrzelać z pepanców, i postrzelać zombeków, ma torpedy, ma hydro. W wielu sytuacjach się odnajdzie. Na pewno będziecie zadowoleni z zakupu tego okrętu. Tu z czystym sumieniem mogę wam go polecić. No i Azuma. Ja Azumę odradzam absolutnie wszystkim, którzy się tylko o nią pytają. Jeżeli chcecie mieć okręt w tym stylu, to kupcie sobie Yoshino, bo mamy tam jeszcze dodatkowo torpedy. Tutaj mamy Yoshino bez torped, tier niżej. No, chłonne to jest na damage, raczej też do pływania daleko i strzelania sobie z dużych odległości obeczkami. Taki gameplay mnie jakoś tam specjalnie nie pasjonuje, ale w połączeniu z torpedami na Yoshino jeszcze coś tam można podłubać tego damage'u i sobie coś tam się pobawić. Azumę absolutnie odradzam. No i w tym materiale tyle, także zapraszam was do dyskusji, jakie są wasze opinie. Z mojej strony wszystko, do usłyszenia i na razie.